Wasze filmy nakręcone dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, animowana historia Polski i animowany przewodnik po polskim sukcesie. Co było kluczem? W przypadku historii Polski kluczem, wydaje mi się, była efektowność tych rzeczy, które chcieliśmy pokazać, bo wiedzieliśmy od samego początku, że jakiekolwiek edukowanie albo zbytnia merytoryczna zawartość takiego filmu, czyli 1000 lat w 8 minut, no to właściwie jest niemożliwe, więc to trzeba postawić na wrażenia, to trzeba postawić na rytm, tempo, klimat i oczywiście staraliśmy się dobrać te wydarzenia najważniejsze i nie zignorować tych kilkunastu takich punktów zwrotnych w polskiej historii, których się zignorować nie da, ale generalnie dobierane to było pod kątem takiej efektowności, też tego, czy pasuje do takiej dramaturgii scenariusza, który sobie wymyśliliśmy z panem profesorem Henrykiem Samsonowiczem. A jak jest z animowanym przewodnikiem po polskim sukcesie? Akurat moja wiedza ekonomiczna jest niemal zerowa, dlatego zdałem się tutaj na prawie całkowicie na tekst Witolda Gadomskiego i starałem się głównie przedstawić to w interesujący, ciekawy i zabawny sposób. To jest taki filmik, który wydawałoby się dosyć nudną treść, bo ta zawartość gospodarcza, ona jest, trzyma się prawdziwych danych i ona jest taka trochę nudnawa i on tam jest zderzony z niesłychanie pomysłowymi rozwiązaniami wizualnymi i takimi humorystycznymi rozwiązaniami wizualnymi. To daje jakiś piorunujący zupełnie efekt, taki niepolski i taki fajny. Bo filmy są pokazywane na Expo w Szanghaju. Animowana historia Polski będzie też otwierała festiwal w Gdyni. Gdzie jeszcze będzie można je zobaczyć? To są filmy w dużej mierze takie reklamy Polski trochę. To nie ma za wiele festiwali, na które można to wysłać. Mamy nadzieję, że uda się to pokazać na Sigrafie, czyli na takim wielkim zjeździe grafików komputerowych, gdzie się pokazuje też animacje edukacyjne oraz takie różne dziwne animacje i to do tego bardzo pasuje. Bardzo chcemy, żeby była premiera w Polsce jakoś, bardzo chcemy, żeby to było dostępne dla wszystkich przez internet w możliwie najlepszej możliwej jakości i też, żeby była możliwość obejrzenia tych wersji stereoskopowych. A twój film? Pierwsze, na co idzie, to też Sigraf, tyle że azjatycki. Jest wersja chińska, więc będzie dość prosto. Bardzo chcemy, żeby to było pokazywane gdzie się tylko da, wszędzie, zwłaszcza, że to jest taki wyjątkowy przypadek, gdzie ludziom, którzy zlecili nam te filmy, nie zależy na zarobku na nich, więc te filmy de facto można uwolnić, jak tylko zgrają się w Szanghaju. Powiedzcie, jak wygląda praca nad taką animacją? Jaka jest rola reżysera w tym? Bo myślę, że wielu osobom się wydaje, że to jedna osoba robi taki film, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Można to zrobić jednoosobowo, ale pewnie na Expo 2020 lub coś w tym guście. W przypadku takich filmów reżyseria polega mniej więcej na tym samym, na czym polega w przypadku normalnych filmów, czyli reżyser to jest taki facet, który ma szansę spojrzeć na film z trochę szerszej perspektywy. Praca artystyczna jest skupiona w samym początku produkcji, kiedy wymyśla się scenariusz, wymyśla się całą koncepcję, kiedy powstaje montaż, bo w przypadku filmu animowanego to montaż jest pierwszy, a nie ostatni. I ta praca twórcza jest też gdzieś tam zebrana pod koniec produkcji, kiedy się nadaje ostateczny kształt filmowi, ostateczny kolor i ostateczny wygląd, ale tak pomiędzy to jest takie zwykłe zarządzanie, podejmowanie decyzji, tak, nie, tak, nie, taka bramka decyzyjna w komputerze. To reżyser jest akurat w środku animacji trochę przereklamowany, bo robotę wykonuje zespół. Animowana historia Polski jest również w wersji trójwymiarowej, 3D. Jak uważacie, czy to jest przyszłość kina w ogóle, czy to będzie tylko jeden z nurtów kina? Czy moim zdaniem będzie to przyszłość kina, tylko jeszcze technologia się musi troszeczkę poprawić, bo wciąż te okulary, te takie różne utrudnienia z tym związane przeszkadzają, ale jeśli nawet w ubiegłym tygodniu złapałem na tym, że poszedłem sobie do kina na taki amerykański produkcyjniak i tak mi brakowało, że kurczę, w sumie poszedłem do kina na amerykański produkcyjniak, to ja chcę mieć 3D w tym momencie. Już mi przeszkadzało to, że ten film nie jest w 3D. To, czyli wydaje mi się, że to jest już, przeszło już ten taki próg
akceptacji i teraz już będzie tego 3D tylko więcej. Jeszcze uważam, że technologia jest troszeczkę za słaba, ale myślę, że jest to przyszłość i się bez tego nie obejdzie. I nawet jestem bardzo ciekawy, jakby wyglądał spokojny kameralny dramacik w wersji 3D. Platisz robi dużo filmów takich nawiązujących do historii. Czy myślicie, że animacja jest ciekawą alternatywą dla takich klasycznych fabuł? Historię daje się pokazać w postaci animacji i daje się to pokazać w sposób nowy i świeży, bez tej całej martyrologii, która funkcjonuje obecnie, funkcjonowała kiedyś. Myślę, że akurat historia Polski, animowana historia Polski jest tutaj bardzo fajnym przykładem na to. To, co daje animacja, co nie do końca daje film aktorski, to jest możliwość ubrania tych wydarzeń w taki nawias jakiś stylistyczny. Rekonstrukcja Warszawy po powstaniu warszawskim, czy ta praca nad obrazem grunwaldzkim, czy jeszcze kilka innych rzeczy, o których jeszcze nie mogę mówić, które też są związane z historią. To są rzeczy, które się tak ocierają gdzieś między edukacją, a pokazywaniem historii, a jakimś nowym pokazywaniem w ogóle, czym jest Polska, jak to jakieś takie poważne tematy się robią. I bez animacji to było straszliwie dosłowne, takie toporne, to było ciężkie do oglądania. Animacja pozwala to zawrzeć w bardzo krótkich formach, takich treściwych, ładnych stylistycznie, nietypowych, nowoczesnych. Można by tu jeszcze wymienić tych przymiotników z 50 i wszystkie by pasowały.